Czy to jest trzypak, tych keczupów, co my kupujemy, one są po 30 chyba 3 albo 35, a tu wychodzi za 26. O, no bo to jest makro. I wyobraźcie sobie, że nie można tutaj zapłacić w tym sklepie kartą. W Polsce byłoby to wręcz w Europie nie do pomyślenia. Makro. Zobaczymy, co tutaj mają. Food and service. Widzę tylko akurat whisky rzucającą się w oczy, a tak poza tym to nie mam żadnego pojęcia, ale wejdziemy, zobaczymy. Okej, jakieś wody. Tutaj ryż. O, dużo worków ryżu. Bardzo dużo worków ryżu. Ciasteczka, o, mleczka kokosowe, orzeszki. Kurczę, jak ja dawno nie jadłem orzeszków. Co tu macie? Popcorn. O, popcorniki do mikrofalówki. To taka przecena. Z 340 na 200 batów, jacie. O, pianki. Emi, może Nutella tutaj tania jakaś będzie? Musimy zrobić. Takie syropiki, tutaj mamy wiśnióweczki, takie, o, porzeczki, masło 100 batów, 13 zł w takim wiaderku, całkiem chyba okej cena. Co tam masz? Pad Thai paste. Pad Thai paste? No to pasta do pad thai, coś tam. O kurde, ale ciekawe. No bo tu są jakieś sosy sojowe, różne. Chili paste, patrz jaki wielki. O, jaki chili paste. No to rzeczywiście. Wygląda jak farba. No. No jebisz, to starczyło, nie wiem. Ketchup do frytek? A jest może gdzieś jakaś musztarda? Ja bym chciał musztardę. Zaraz będzie. Emka chciała wziąć taki, ale... Tam jeszcze większy. Tam jaki wielki, 5-litrowa butla, znaczy karnister taki z ketchupem. Jak moja głowa większy. Tu to jest trzypak, tych ketchupów, co my kupujemy, one są po 30 chyba 3 albo 35, a tu wychodzi za 26. O, no bo to jest makro. Dora, takie to by nam wystarczyło na cały ponad półroczny wyjazd chyba. No. Jo, pierdziele. Nie wiem ile, 20 litrów, iła, 20 litrów płynu i proszku. Grubo. Co tam jest takiego? Co to jest? Proszek. A, takie proszki ogromne. Kurczę. Albo ten. Mm. To jest sklep duży, bo to jest wszystko duże. Tyle rurek, to chyba na rok by wystarczyło. Tutaj są jeszcze jakieś dwupaki. Mm. A to na pewno... A wiesz, że dziennie to tutaj pewnie idzie takich z 10 paczek dziennie i później wyrzucanych do śmieci i tak dalej, bo to wszystko takie jednorazówki, no zaśmieca się później takimi rzeczami bardzo. To jest duże. No bardzo dużo, widzisz. A tak zapakowywane są nieraz w restauracjach. To jest też jeszcze często używane, takeaway. Takeaway, tak, jak ktoś chce wziąć takeaway, to pełno papierowych takich opakowań, żeby sobie zabrać do domu jedzonko. Co to jest? No co, no jakieś ręczniki papierowe albo coś. Nie, ale to są takie, jak są do toalety nieraz. Aha. Ubikacje, to są takie o. No, no to widzisz, już wszystko wiemy, skąd oni to mają. Wszystko mają z makro. No właśnie, a to jest jeden z tych mniejszych sklepów z makro. Mm. To są dwa takie, a to jest ten mniejszy, taki Levin. Ceny alkoholu w makro są takie same, jak normalnie w sklepach, więc tutaj akurat nie ma żadnej przebitki. Makro tutaj są. Takie o. To małych. Podjechaliśmy pod kolejny market, bo tak naprawdę w tym makro to nic za wiele takiego nie było, co by nas interesowało. A ten sklep już znamy i wiemy, że tutaj wybór jest bardzo duży. No, tutaj to od razu lodówki, smród, owoce, warzywa i wszystko, co tylko może być. No z korzeniami, ale normalna sałata w sumie. Taki dwupak za 48 batów. No to chyba się opłaca. Tam widzę jeszcze chyba większe, tak? Jakiś trzypak czy coś? O, tutaj ile sałaty. Nie wiem, właśnie pół kilo sałaty chyba. No, 500. Ej, 500 coś. Kolorowa, no, 75. Patrzcie, ta papaja za 28 batów. Ale to jest... A, bo to jest ta green papaja. To jest taka, co się robi z niej normalnie papaje. To nie jest taka do jedzenia jako owoc. Rzeżucha. Rzeżucha? W Tajlandii? Mają kiełki rzeżuchy? No, wow. To wygląda jak sztuczne, to jest prawdziwe. Mm. Tylko te łodyżki są dodane, a tak to jest prawdziwe. No. Dobra, weźmiemy taką sałatę z takimi korzeniami. Może wsadzimy ją do jakiegoś wiaderka z wodą. Może będzie rosła? Zobaczymy. Mam wiaderko. No właśnie, wsadzimy do wiaderka i będzie rosła. O, koniczyna. Chyba słonecznika, kiełki, a to jest chyba rzeżówka. Chyba nie zjemy. Ale nie zjemy, kiedy one się prędzej zepsują właśnie. To nie dla prywatnych osób, tylko raczej po jakichś sklepach i restauracjach się takie rzeczy zamawia i wozi. Ale te już by były dobre. No, to co, no
skąd weź? Patrzcie, cała taka wielka paczka kiełków za 22 baty. O jacie, to 2,50 kosztuje tyle kiełków i jacie, to się opłaca. Patrzcie się, nawet nie wiedziałem, że są 4 rodzaje mango. Jedne pisze się K-A-F mango, nie wiem nawet jak to przeczytać. Jakieś Q mango, to są takie, jeszcze z gałązeczkami takie i są najtańsze, po 36 batów. Drugie mango to są zielone, pisze tutaj, że są takie delicious, no to czyli bardzo smaczne, te zielone i są po 79. Ale duże. Później trzeci rodzaj yellow mango, tylko że jeszcze Nam Dok Mai, to są te, też po 79. Wyglądają na takie bardzo słodkie i dojrzałe. I ostatnie, czwarty rodzaj mango, kosztują 55 batów i to są te mango. Troszkę się różnią właśnie od tych. Widzicie kolory? Znowu się człowiek czegoś nowego nauczył. 4 rodzaje mango. Ale tych warzyw to oni tu mają od groma. Co to? Seler. No właśnie, ja bym sobie wziął chyba jakąś taką papryczkę, tylko nie taką wielką. Nie wiem, ta duża nie wiem, ale taką małą, jakąś małą paczuszkę, małą paprykę z małych paczuszek. Nie, o, to jest za duża, musiał, ale tu u góry, patrz jaka fajna. Ta będzie idealna. No, o tak, weź mi tą, no. Ja chętnie sobie taką w domu zjem. A tutaj mamy jeszcze kilka rodzajów grzybków. Jedne taki, z takimi brązowymi, tutaj kapelusikami. Drugie takie białe, całkiem. Tu w ogóle jakieś jeszcze inne. O, tutaj pieczarki pokrojone, tutaj te cieniutkie takie. Tutaj są takie więcej. O, dużo tego jest. Pieczareczki, no. Takie już posiekane, patrz, gotowe. A tu pod spodem mamy jeszcze jakieś takie grzybki. No, jest ich trochę tutaj, różnego rodzaju. O, jeszcze tutaj są jakieś inne grzybki. Ale oni mają tu grzybek. Patrzcie, ile mają grzybów w Tajlandii. Ja pierdzielę. Kolejny rodzaj grzybów. Tu jeszcze znowu coś. Tutaj troszkę masarni mamy. Jakieś karkóweczka. Mięso mielone. No tutaj by zrobił polski obiad. Dobry polski obiad. Żebereczka. Świnka jakaś. O, tutaj takie piękne mięsko. Łopatka. O, tutaj pani ma coś takiego jeszcze. Kurde, ile mięska. A tutaj widzę jakieś chyba wołowe mięso. Lub jeszcze jakaś jagnięcina, jakieś coś. Ale nie. Beef. Sama wołowinka. No i zaczął się kurczaczek. Skrzydełeczka. Nóżki, wszystko jest. No i w końcu kupię sobie jeszcze musztardę, bo już bardzo się stęskniłem za musztardą. Ostatnio sobie jakąś tam kupiłem, ale nie była najlepsza. Tu mamy dosyć spory wybór z Devil Lay, z Heinza. Tutaj jest jeszcze jakiś French i właśnie wezmę sobie tą, bo przynajmniej widzę, jak ona wygląda. I wygląda w sumie no najbardziej tak, jak ja bym chciał, żeby wyglądała. I pisze American Flavor, więc będzie elegancka. Ale mamy zakupy zrobione, aż nie mogę udźwignąć. Wyobraźcie sobie, że byliśmy w takim dużym sklepie. To jest chyba też makro, tylko taki jakiś inny oddział. I wyobraźcie sobie, że nie można tutaj zapłacić w tym sklepie kartą. W Polsce byłoby to wręcz w Europie nie do pomyślenia, a tutaj tylko gotówka. No i tyle. O, zakupy upchane pod siedzeniem. Zmieściły się. Zmieściło. No i elegancko. No i możemy jechać do domu. Gotować ten.